Adrian Lipogniewski. W różnych krajach kobiety piastują funkcje szefowe w rządzie. Na przykład w Niemczech, Islandii, w Danii. Kobiety są też na stanowiskach prezydentów. Na przykład w Irlandii, Finlandii, Argentynie, Kostaryce, Indiach. Co musi się wydarzyć w Polsce, abyśmy mieli kobietę prezydenta? W różnych krajach kobiety piastują funkcje szefowe. Adrian Lutowniewski. Ile kobiet jest na sali? Ręka w górę. Zawsze uważam się za lesbijkę. Kochana. Czy wy naprawdę chcecie siedzieć na stołku za jedyne 17 tysięcy złotych, jak jako żona prezydenta możecie wyciągać x razy tyle? Czy wy naprawdę chcecie odpowiadać za decyzje, które normalnie podejmuje ten nasz jełopowaty mąż, a tak naprawdę wy za tym stoicie? Natomiast jeżeli coś pójdzie nie tak, to zawsze będzie na niego? Wy naprawdę chcecie to zmienić? Po co? Tak długo cieszyłyśmy się władzą. Zrobił coś nie tak? Były ciche dni. Nie uratowałem wywiadu. Zrobił coś dobrze, to nawet czasami go pogłaskał. Ale kto w jaki sposób zarządzałyśmy nie tylko naszym dowództwem, nie tylko naszym mężem, ale też całymi krajami. Zawsze fenomenalnie działało. I co? Zostaniecie panią kanclerz, to będą się z was śmiali w przemówieniach humorystycznych, jak dzisiaj. Zostaniecie panią prezydent Islandii, to zaraz powiedzą, że wykupią Islandię pod warunkiem, że sprzedacie razem z nią Bjork. Pójdziecie do Danii, to spotykając się z prezydentem Polski, będziecie tylko na okrągło pilnowały swojego dekoltu, czy tam za was za głęboko nie zagląda. No powiedzcie mi, po co? Czy nie lepiej pozostać w tych normalnych, zdrowych relacjach i zarządzać z drugiego rzędu? Ale jeśli już naprawdę jesteście takie zdecydowane, żeby wziąć tą decyzję na swoje barki i dostawać emeryturę do końca życia, no bo taką prezydent dostaje, no to chociaż musicie raz zakandydować. Dziewczyny, Solidarność Jajników! Rządźmy przez mężczyzn!